Witam wszystkich. Dzisiaj w tym filmiku będzie rozpakowanie paczuszki z AliExpressu. Zamawiałem tam sita BGA do dysków SSD. I tak jak widzicie tutaj z boku, mam już tutaj Lightona kompletnie zdemontowanego. Kości pamięci są wylutowane wszystkie. Kontroler i SDRAM DDR-ka. Bodajże chyba trójka, z tego co pamiętam. Chyba 512 MB. I powiem Wam, że to będzie niezły test moich umiejętności w lutowaniu BGA, bo jeżeli uda mi się, załóżmy, tak hipotetycznie, uda mi się ten dysk uruchomić, no to mogę sobie powiedzieć, słuchaj stary, jesteś dobry, ale jak znam życie, to po takim czymś sobie potem pomyślę, jestem i tak cienki. Dobra, słuchajcie, paczuszka z AliExpressu szła do mnie o dziwo bardzo szybciutko, bo tylko 12 dni na nią czekałem, jestem w szoku. I to było zamówione przez metodę AliExpress Standard Shipping. Drugą paczkę, którą niedawno dostałem, szła 46 dni. I to było przez kokainę, coś tam, coś tam. Prawdopodobnie, nie wiem, chyba płynęło to statkiem, ale to na pewno linią lotniczą przyszło, bo 12 dni, mega szybko. Jestem happy. Niedługo przyjdą mi kulki BGA, bo też zamówiłem oczywiście ołowiowe, bo jak byłem w Gotroniku, to nie mają w ogóle ołowiowych kulek. I jeszcze w dodatku nie mają w ogóle 0,30, 0,45, 0,40. Chyba tam mi z tego, co byłem dwa dni temu, mówiła pani, że są tylko kulki 0,50. Także no po co mi 0,50, jak ja potrzebuję tutaj 0,45 przynajmniej. Także teraz sobie przejdźmy do AliExpressu na Firefoxie i zobaczycie w ogóle, ile to kosztuje takie sito. 16,70 zł. Bardzo tanio. Wysyłka. O, widzicie, o to mi się rozchodziło. Kainiao. Super Economic Global. Właśnie tym to szła mi tam ta paczka 46 dni, a ja sobie wybrałem tutaj AliExpress Standard Shipping za 11 zł. No. I to dlatego tak szybko przyszło. Czyli warto zamawiać. Jeżeli coś kupujecie powyżej tej dychy, to warto zamawiać właśnie AliExpressem Standard Shipping, bo prawdopodobnie idzie to o wiele szybciej. Jakbym zamówił tym, też darmowa dostawa. No to śledzenia, ale nie ma śledzenia, widzicie. Dlatego brałem AliExpress Standard Shipping i przyszło w 12 dni, także super sprawa. Jestem ciekawy, czy ta płytka, co tutaj widzicie ją, będzie prosta. No i zobaczmy sobie tutaj w ogóle cały ten opis, jak jest na AliExpressie, nie? Wygląda to coś takiego, że można tutaj rebalować dyski SSD, pamięci flash, BGA 152, 132, 316, 272, kontroler główny 2246 i 2258 też, bo tutaj jak widzicie mamy 2246XT GAA i 2246EN GAA. Super. 2258XT GAB, 2246XT HAA. No zarąbiście, powiem Wam szczerze, naprawdę cieszę się, bo zarąbiście, bo te dyski jeszcze tamte drugie, chyba z Samsunga. Samsunga chyba miał właśnie tą XT GAB. Jeszcze dodatkowo mam tutaj do DDR-ek, ale to już miałem od PS4 identyczne. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne sito, dokładnie nie wiem co to jest za moduł. No i tutaj od pamięci BGA 136, BGA 152, BGA 132. Widzicie jak się różnią, tu są 4, tu są 3, tu są 4 też, ale tutaj są 4 na 4, tu jest 5 na 4. Także różnią się, BGA 272 już ma o wiele więcej tych kulek. BGA 316, taki prosty układ, no i BGA 100 to już w ogóle jest prościutki. Nie no, fajna sprawa, fajna o tyle, że będzie można sobie teoretycznie dyski SSD
rebalować i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo temat jest dysków SSD, uważam, bardzo, bardzo fajny, ale niestety bardzo, bardzo trudny. Wierzcie mi, że nie spałem jedną całą noc, szukałem informacji, wszystkich informacji, cokolwiek na temat dysków SSD, jak je naprawiać. I powiem wam, że właśnie dużo jest na ruskich stronkach i chińskich. Dobra, wyjmujemy sobie to sito. Zobaczymy, jak to wygląda. No, ładnie zapakowane w folię bąbelkową. I już powiem wam, że jestem pewny, że będzie fajnie. Boże, nie przełączyłem kamerki. Chwila. Ja już to wyciągłem. Ale wtopa. Oh my god. Dobra, poczekajcie, bo ja już to paczuszkę rozpakowałem, a gadałem do Firefoxa. Super, Krzysztof. Gratuluję ci twojej bystrości. Słuchajcie. Tak to wygląda. Perfekt. I wiecie co? Te sita są z lepszej blachy niż ja mam te do telefonów, co zamawiałem kiedyś. Serio. Blacha jest dosyć gruba, także zastanawiam się, czy w ogóle to ciąć, tylko jest problem. No, jest problem. Będzie problem. I to nawet tego nie przewidziałem. Cichutko. Bo nagrywam teraz. Cicho. Popatrzcie się. Tutaj jest ten kontroler. I on jest strasznie. Dobra, ja głupi jestem. Wiecie co? Nie, ja jestem zmęczony dzisiaj. Naprawdę. Jestem zmęczony i to dosyć mocno. Dlatego pletę głupoty. Boże, co ja chciałem w ogóle robić? Wiecie co ja chciałem zrobić? Przykładać tą blachę do płyty od dysku SSD. Przecież to ja mam na układ położyć. Ja pierdzielę, wybaczcie mi, przysięgam, ale jestem głupi. Nie wiem, o czym w ogóle ja myślę. Chcę nagrać filmik z rozpakowania. Myślę o jakichś niebieskich migdałach. Dobra, jeszcze raz. Sito jest zarąbiste, prościutkie. Nie, naprawdę, super. Wygląda to. Jeszcze mi się telefon. Ale ja mam dzisiaj pecha. Boże, dlaczego mi. No jedyny telefon, w który w miarę dobrze nagrywa, no. I to pod USB. Popatrzcie się. Sito SSD. Wybaczcie, ale ten filmik troszeczkę będzie taki chaotyczny. Jeszcze oświetlenie do dupy. Ajajajajaj. Coś mi nie idzie dzisiaj ten filmik. W każdym bądź razie Sito jest zarąbiste. Dźwięk taki tutaj. Nie no, spoko, naprawdę. Mogę powiedzieć, że jestem mega zadowolony. Bardzo dobra robota, jak za 16 zł. To jest świetne. To ja bym poprosił jeszcze o 10 takich płytek z różnymi innymi sitami, nie wiem, do laptopów. Wow, fajnie by było. Ale to jest ok. To już jestem pewny, że to będzie na pewno dobre. I teraz pytanie, czy wycinać te układy sobie jakoś, czy po prostu zrobię inaczej. Już mam nawet pomysł. Tutaj, co są te dziurki naokoło tych układów, mogę malutką śrubeczkę wkręcić gdzieś do drewienka i tym sposobem raz, dwa, trzy, cztery śrubeczki by przyłożyły, przycisnęły do tego. Nie no, genialne! Że ja o tym nie pomyślałem wcześniej. Wiecie co, ja jestem taki filozof, ale to jest dobre. Te dziurki nie są, one nie są bez powodu. Pewnie są jeszcze do tego jakieś odpowiednie takie matryce, na których się montuje i można sobie wtedy rebalować. Ale to jest genialne. Ja pierdzielę. Pewnie założę się o 100 tysięcy dolarów. Że teraz, jak to ktoś ogląda, to już ma swoje pomysły na wykorzystanie tych dziurek tutaj. Ja mam taki, że wezmę sobie oczywiście jakąś tam listewkę drewnianą, położę układ na nią, przycisnę tym cztery śrubki, jakieś takie malutkie, które się wkręcą w drewienko. No i znowu mi nie nagrywa. Nie, muszę jakąś kamerkę kupić, kurde, pod USB 60 fipsów, bo. To jest masakra.
Z tym telefonem też. No znowu! Przepraszam, ale będzie film do bani. Trudno. No i przykręcić te sito do tego. I potem tylko grzać. Wow! Już tu widzę. Będzie ok. Będzie ok. Na pewno będzie fajnie. Także nie, chyba tego sita nie będę ciął. Tylko zastanawiam się jeszcze nad jednym. Musiałbym zrobić sobie jeszcze tutaj jakieś dziurki obok tych układów, do których będę potrzebował. Też bym mógł nawet do drewienka i przykręcić delikatnie śrubką, potem jakoś ustawić. Ha, właśnie, jeszcze trzeba będzie elegancko ustawić ten układ z tymi tutaj dziurkami, żeby to było perfekcyjnie równiutko, nie? Żeby każda kulka siedziała na swoim miejscu. Nagrywa, nagrywa, ok. Dobra, jeszcze sobie pomyślę, będę miał czasu, ale jest mega, jestem pozytywnie zaskoczony. Dobra, jeszcze przejdźmy sobie na sam koniec jeszcze raz do Firefoxa i AliExpressa, żeby tam zobaczyć więcej coś na ten temat tego sita. Także naprawdę bardzo dobra robota. Jestem mile zaskoczony. Jeszcze na sam koniec wyciągnę te sita od telefonów i porównamy sobie grubość. Tutaj ktoś po rosyjsku napisał, zdjęcie dał. Pierwsze. Tylko pierwsze. Drugie. Trzecie. Pięć gwiazdek. No. Czyli ten sprzedawca leci do moich ulubionych. Bo sprzedaje fajny towar. Fajny towar sprzedaje. Dobra, tu jest jakiś filmik. Zobaczmy sobie 20 sekund. 20 sekund. Aha. Jakieś te urządzenia. Wow. Widzieliście to? Nie, muszę cofnąć. Popatrzcie się na to. Kurde, zapauzuję. To są. Ale to są świetne maszynki do kurde, do rebalu. Do mocowania, ale to jest fajne. Tu można pewnie przesuwać, łapać. Dobre. O! Coś takiego. Do mocowania tych sit. No, Chińczycy, to jest potęga. Co oni tam produkują? To wszystko. Chips, motherboard. Spoko, nie no. Podsumuję ten filmik już na szybko. Jeszcze sobie tylko zobaczę tutaj, co to jeszcze tutaj mogę sprawdzić. Opinie klientów, specyfikacja. Chiny pochodzenia, elektryczne. Patrzcie, ile tu jest w ogóle tych. Oni mają tych shit. Ja pierdzielę. A do czego to jest? Nie no, muszę zobaczyć z ciekawości, bo widzę, że oni mają mnóstwo tego. Rebalik, aha, do Qualcomma. Powerchip PM6150. Dobra, kumam. Gdzieś też mam koordynaty się tak do Qualcomma. Okej. Okay. Nie no, polecam. Jestem zadowolony z tego sita, to od razu już mówię. Dobra, robię pauzę, jeszcze szybko skoczę sobie po te sita od telefonu i porównamy z tym sitem. Dobra, słuchajcie. To jest sito od telefonu. One będzie tu widać. Jest tak giętkie. Nie ma porównania co do tego. Zresztą tu gdzieś chyba powinno pisać, jaka to jest grubość tej blachy. Chyba. Ale nie. Nie pisze niestety. Ale tu są sita do BlackBerry, do HTC, 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 Sony A2, UM, HTC, 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 same HTC. Wiem, że ja tutaj potrzebowałem do BlackBerry dwa sita, dwa czy trzy nawet. Gdzieś je położyłem, tylko nie wiem gdzie.
HTC, tak. HTC, CPU, BlackBerry. Tylko już nie pamiętam, do jakiego to BlackBerry szło. Okej. Nie, to Tesi to jest mistrzostwo świata. W porównaniu do tych od telefonów. Jest chyba dwa razy grubsze od tego. To jest giętkie takie. Porządne sito. Według mnie. Nie wiem, nie miałem tych sit dużo oprócz tego. Także spoko, polecam, polecam. Dobra, na tym zakończę filmik. I potem, jak dojdą do mnie kulki, to będzie jazda z tym dyskiem Lightona. I ciekawe, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Pozdrawiam, trzymajcie się.